Ostatni raz byłem w Koszalinie, no nie wiem dokładnie, czy było 37 czy 38 lat temu, też na festiwalu Młodzi Film, to jest drugi raz w Koszalinie. Nawet wysiadłem z samochodu, to spotkałem znajomą. To była Juliet Binoche, która zapraszała mnie do banku. Oczywiście jej zdjęcie. Ostatnio widziałem ją w Pekinie. No i to jest zabawne, bo nagle ten skok. Byłem młody, a teraz jestem stary. I nagle w tym samym miejscu po raz drugi. Opowiadam o tym dlatego, bo to jakby troszeczkę na temat, o czym chcę mówić. Po zrobieniu prawie 70 filmów w różnych krajach na całym świecie i jednocześnie równolegle zajmując się pracą pedagogiczną, postanowiłem w pewnym momencie zorganizować coś, co było bardzo eksperymentalne i to ewoluowało. To się nazywało na początku Film Spring, potem Film Spring Open. Rodzaj takich, potem nazwaliśmy to plenerów, na początku były warsztaty, spotkań filmowców, gdzie wspólnie się uczyli różnych rzeczy. Każdorazowo było to inne i w ogóle model tego przedsięwzięcia uległ zmianie przez te lata, ale zasada była taka, żeby to były wakacje filmowców i nauka filmu nastawiona na przyszłość. Staramy się za każdym razem, a szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat, bo to się bardzo rozrosło, żeby mówić o rzeczach, które nas czekają, żeby nie patrzeć na to, co wstecz, tylko próbować myśleć o tym, jak będzie kino wyglądało za chwilę, bo na tym to polega. No, czas niebywale szybko pędzi do przodu i właśnie tak jak ta moja podróż z Koszalina do Koszalina. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak szybko to przecieka przez palce i wszyscy sobie też zdajecie sprawę, że to jest największy nasz przeciwnik, czas. No, bo rozwinięcie jakiegokolwiek projektu, nawet jeżeli ktoś jest szczęśliwy i ma szybko pozytywne efekty, odzew, to zawsze nie są miesiące, tylko to są lata. A jeżeli to jest projekt nieudany, ten film się nie sprawdził, no to często w życiu filmowca to jest wyrok na całe życie. Czasami życie jest silniejsze, trudno żyć bez dochodów, trudno znowu zainwestować kolejne lata, żeby zdobyć pieniądze na następny projekt. No i w związku z tym warto sobie postawić pytanie i nie chcąc już za długo mówić o wstępie, chcę wrócić do tego bardzo prostego, hasłowego tematu, o którym chciałbym powiedzieć, jak robić filmy taniej i lepiej. I tutaj chciałbym na początku powiedzieć taką anegdotkę o tym, co zdarzyło się, jak byłem studentem w szkole filmowej. Otóż był taki student jeden, który stał do szkoły filmowej i nagle zdał sobie z tego sprawę, że taka była szkoła filmowa w tym czasie. Ona dawała no, olbrzymie możliwości produkcyjne. Wręcz zasadą w latach 70., 60., było 60. właściwie, było to, że nie wolno było robić filmów z innymi kolegami, żeby się nie inspirować pomysłami innych, dostawało się normalną, profesjonalną ekipę. I ten student zdał sobie z tego sprawę, też masz głupotą robić filmy, takie etiudy, poszczególne, odrębne filmy. On się zdecydował, żeby zacząć od początku, od pierwszego czy od drugiego roku, realizować film fabularny. Skończył szkołę i miesiąc później na ekranach miał film fabularny. Film się nazywał Rysopis, reżyser się nazywał Skolimowski. Bardzo zabawne jest to, że przecież to był model możliwy dla każdego. On nie miał żadnych specjalnych możliwości. Słuchajcie, ani przedtem nikt ze studentów, ale co jest bardziej zabawne, ani po nim w szkole filmowej nie powtórzył tej tak ewidentnej możliwości zrobienia filmu fabularnego, łącząc poszczególne etiudy, na które były pieniądze, na które były na produkcji. To były olbrzymie możliwości, żeby takie rzeczy zrobić. To doświadczenie jest takim przykładem,
które mówi o tym, że my jako gatunek bardzo szybko akceptujemy nowości, techniczne nowości. Bez problemu używamy kamer cyfrowych, bardzo szybko się przesiadamy na montaż cyfrowy, na tysiące innych rzeczy. Pod jednym warunkiem, że nasze przyzwyczajenia są takie same. Powstają jakieś takie nieprawdopodobne hybrydy, które powodują, że jakby niby wszystko na zewnątrz jest inne, technika inna, ale sposób, jaki się robi film, jest dokładnie taki sam. A w dodatku z mojego dosyć dziwnego doświadczenia, polegającego na tym, że udało mi się w życiu robić filmy prawie w każdym liczącym się kraju mającym jakąś przyzwoitą kinematografię, to nagle zauważyłem, że ten produkt, który nie ma języka na ekranie, jest zawsze taki sam, lepszy albo gorszy film, ale metody, w jaki sposób ten film powstaje, jest za każdym razem inny. I nikt tego nie studiuje. Nie ma żadnych sympozjów, nie ma żadnych producenckich narad, nie ma żadnych prób wyciągnięcia wniosków z pewnych doświadczeń, które jakieś kinematografie rozwinęły, które są zarówno pozytywne, jak i negatywne. I tutaj mógłbym oczywiście sypać olbrzymią ilością przykładów, ale w tej sprawie chciałbym Państwa odwołać do dokumentów, które są zapisane, bo ten wieczór, nie chciałbym Was zanudzić, nie po to tu przyjechaliście, żeby słuchać i Dziaka i Bożenki. Natomiast myśmy to wszystko bardzo dokładnie opisali. Znaczy ja to pisałem, ale to jest wynik dyskusji takiego panelu dyskusyjnego, który mieliśmy w tym roku na naszym właśnie obozie Film Swing Open. I zrobiliśmy to w tym celu, bo oczywiście bardzo łatwo skonstruować jakiś nowy model produkcyjny, jakąś nową metodę robienia filmu, ale my chcemy to wdrożyć, czyli my chcemy w przyszłym roku, stosując ten nowy system, o którym za chwileczkę powiem parę słów, zrobić jeden film fabularny i mieć jakby dwóch kierowników produkcji. Jeden będzie wyliczał, jak to byłoby zrealizowane, ile by to kosztowało, gdyby to było zrealizowane w sposób tradycyjny, a jak oszczędzamy pieniądze w momencie, gdy to robimy w tym nowym modelu. Czyli byłby to rodzaj, jak mówią Anglicy, case study, poligon doświadczalny takiej nowej produkcji filmu. I żeby rozpocząć, to pewnie wszystkich Państwa intryguje pewne słówko, które użyłem w tym temacie wykładu, mianowicie jak robić filmy lepiej. Bo to słowo lepiej każdego z Was dotyczy. Każdy z nas chce robić lepsze produkty. I oczywiście warto przede wszystkim na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj też posłużę się takim przykładem, który jest przykładem dramatycznym. Mianowicie Krzysztof Kieślowski nie był człowiekiem słabego zdrowia. Krzysztof Kieślowski zmarł dlatego, bo dzięki temu, że przez lata pracował w filmie dokumentalnym i dzięki temu, że zawsze uważał, że nie jest żadnym artystą, tylko rzemieślnikiem kina, wiedział poprzez to doświadczenia filmu dokumentalnego, że prawdziwe dzieło sztuki ma swoje własne życie. Bardzo często młodzi realizatorzy, ale nie tylko młodzi, mają poczucie, że to, co jest w głowie, to potem oglądają na ekranie. Każda pierwsza projekcja Waszych projektów zawsze jest rozczarowaniem. Ja nie pamiętam w moim życiu, mając te 70 filmów za sobą, gdzie pracowałem przeważnie jako operator, żeby to rozczarowanie nie było udziałem wszystkich realizatorów. Zawsze nie do końca jest to tak, jak powinno być zrealizowane. A w wypadku Kieślowskiego, który wiedział o tym, te wszystkie filmy, które ja z nim realizowałem, o tych filmach było 6, to one się znacząco różniły, procentualnie powiedzmy o 30-40%, w stosunku do zapisanego scenariusza. Ale to odkrycie, co zrobić, żeby dostosować myślenie do powstającego utworu, mogło być zrealizowane tylko w ten sposób, że po 12 godzinach pracy, ciężko zmęczeni, ekipa szła spać, a Kieślowski szedł do montażowni i montował następne 3-4 godziny. No i efekt Państwo znacie, jak długo można żyć, nie śpiąc, albo śpiąc tylko 2-3 godziny. Myśmy w trakcie filmu oglądali już podmontowane
podmontowane te materiały i dzięki temu, dzięki dyskusjom, dzięki temu, że on też sobie zdawał sprawę, że nie wszystko jest tak, jak sobie wyobrażał, powstawały te filmy inne w stosunku do Cerny, nie zupełnie inne oczywiście, ale bardzo często te różnice były znaczące i nie ukrywam, że bardzo wiele z tych pomysłów powoduje, że spowodowało, że filmy były takie dobre. Ale przepraszam, to pan sugeruje, że on tak z przemęczenia, faktycznie ja z tego, co jest powiedziane. Nie, no, to jest, ja powiedziałem, że opowiem anegdotę, a teraz przejdę do jakby pewnego pomysłu, który mamy. W Stanach Zjednoczonych producenci przed zaangażowaniem się w wielki projekt praktycznie biorąc żądają już w tej chwili animatików, żądają, jak robiłem Harry Pottera, to mieliśmy 40% animatików, a reszta była storyboardowana i właściwie trzeba się wiernie było tego trzymać. Inwestycja tak wielka nie może być związana, tak oni uważają, tylko z tym, co jest zapisane na papierze. Jeżeli wrócimy do pewnej tradycji, której się do tej pory trzymamy, która moim zdaniem jest troszkę dziwna, tradycji, że między scenariuszem i realizacją filmu nie istnieje nic, to pytanie powstaje, dlaczego nie skorzystać z tych wszystkich narzędzi, kamerek małych, konsumenckich, a nawet kamery w telefonie komórkowym i nie zrealizować czegoś, co w slangu amerykańskim nazwany jest prewisem, też używamy to określenie, można powiedzieć po polsku brudno filmu, czyli my namawiamy na to, żeby zrobić coś, co jest pewną próbą ekranizacji, która z założenia nie jest skończonym filmem. Czyli odwołujemy się do pewnych doświadczeń, które w anglosaskiej tradycji są absolutnie obowiązkowe, a mówiąc szczerze, ja realizując film w Europie, nie tylko w Polsce, się nigdy nie spotkałem. Robi się próby czytane i te próby czytane czasami trwają parę dni. To jest jakby rodzaj próby teatralnej, próby zobaczenia tego utworu. Nawet jeżeli to się nie rejestrowało, ale już w tej chwili się rejestruje, żeby zobaczyć, jak ten utwór funkcjonuje, czy on nie jest za długi, jakie są dialogi, jaki jest rozwój postaci i tak dalej. To można przecież zrobić w jednym pokoju. Wystarczy powiesić kartkę na ścianie, gdzie jest napisane pustynia, a jeżeli mamy scenę akcyjną, można naprawić cytatu, wziąć jakąś scenę akcyjną z jakiegoś filmu i włożyć taki prewis. Czyli zrobić coś, co byłoby dużo dokładniejszym i precyzyjniejszym dokumentem, wizją przyszłego filmu. Ja często, będąc na tego rodzaju festiwalu, akurat nie miałem czasu, żeby tutaj dłużej, jestem tylko dzisiaj i wyjeżdżam w nocy, ale mam takie uczucie, że oglądam filmy, że gdyby ktoś dał reżyserowi drugą szansę z tym filmem, który już pokazuje, to ten film byłby znacznie lepszy. Bardzo często mam takie uczucie, że są utwory, których jest fantastyczny pomysł, albo jest parę sekwencji genialnych, ale parę innych jest złych i źle to się składa. Jeżeli znowu się odwołujemy do tego pewnego porównania i porównania systemowego, ja zrobiłem 6 filmów amerykańskich i w każdym z tych filmów miałem dodatkowe dni zdjęciowe. W tak marnym filmie jak Król Artur mieliśmy 2 tygodnie dni zdjęciowych. W Europie uzyskać przez młodego realizatora 1 dodatkowy dni zdjęciowy to jest przestępstwo. Bo praktycznie producenci nie liczą na to, że zarobią przez dystrybucję. Oni liczą tylko na te pieniądze, które oszczędzą w okresie produkcji. Czyli dodatkowy dzień zdjęciowy to jest właściwie pozbawienie ich dochodu. Czyli na to się nie zgadzają przez definicję. Bardzo ciekawa rzecz się zdarzyła w tym roku. Myśmy zaprosili Komasę, a co roku ostatnio zapraszamy realizatorów, którzy robią filmy z sukcesem, nie po to, żeby nam pokazywali, tylko po to, żeby wspólnie z uczestnikami filmstringu je analizować. I bardzo byłem wdzięczny Komasie za szczerość, bo on opowiadał, jak mało się nie wywrócił na tym filmie, bo koniec, który chciał zrealizować, był kompletnie inny. I dopiero po zmontowaniu tego filmu zdał sobie sprawę, że to nie jest dobre. No i tylko dzięki temu, że miał takiego producenta, jakiego miał, czyli pana Kapuścińskiego, udało się zdobyć jakieś dodatkowe środki. Ale to jest
To jest wypadek przy pracy, to się praktycznie nikomu nie zdarza w naszym świecie, żeby ktoś dostał pieniądze dodatkowe, dni zdjęciowe. I w tym wypadku znowu prewiz jest pewną szansą wyprzedzenia tego samoistnego dzieła sztuki, a jednocześnie rzeczy moim zdaniem dużo ważniejsze, bo przecież zawsze mam takie uczucie i szczególnie jeżeli robię filmy z debiutantami, że przynajmniej mi trudno wejść w głowę, zrozumieć jego przesłanie, powód, dla którego on robi film. Często artyści mają takie poczucie, że jak zaczną mówić za głośno o tym, co jest ich intencją, to jakby pozbawione to tajemnicy stanie się banalne i w związku z tym nieciekawe. A sytuacja powstaje wtedy na planie taka, że ekipa czeka na rozkazy. No i na profesjonalnym planie filmowym często chodzi takiego absurdu, no bo tak są wszyscy wychowani, że reżyser mówi, że białe to jest czarne. No wszyscy oczywiście kiwają, tak, no genialne, pomysł, białe jest czarne, oczywiście. Przytakują na każde głupstwo, bo tak są wychowani, bo taka jest ich rola. Oni są do wykonywania rozkazów. A przecież znowu, jeżeli mówimy o modelu produkcyjnym, to ten model produkcyjny, taki jak kiedyś był, bo narzędzia były skomplikowane, czyli na planie filmów dużych, ale też średnich, musiała być armia pracowników, no to w tej chwili można sobie wyobrazić bez problemu, że film powstanie w niewielkim zespole, a tym samym pewnego typu dyskusja twórcza jest możliwa. Niemożliwe, jeżeli mamy 60 osób na planie, a jeżeli jest 4-5, no to taka możliwość istnieje i to też sprawdziliśmy na Filmstringu, bo przez parę lat robiliśmy, do tej pory powstają takie filmy, bo jest taka grupa Francuzów, którzy robią to w dalszym ciągu, czyli się umawiają na jakiś temat i wspólnie bez roli reżysera, dyrygenta realizują te filmy i to robiliśmy przedtem i powstawały bardzo przyzwoite projekty, czyli to było możliwe robienie filmów w takiej grupie twórczej, ale ja nie namawiam na taki model, to jest sprawa, tak jak też oczywiście nie namawiam, że sprawa związana, pomysł związany z prewisami ma wykluczyć w ogóle kategorię pisania scenariuszy, ale ja wychodzę z takiego założenia i myślę, że Państwo, wielu z Was podzielicie tą opinię, że tak naprawdę nikt przyzwoicie nie czyta scenariuszy. Że scenariusz i dobre nazwisko, to jest czytany scenariusz, bo to daje pewną gwarancję i usprawiedliwienie wydania tych pieniędzy. Natomiast nawet dobry scenariusz, nieznane nazwisko, to dalej jest olbrzymie niebezpieczeństwo, że powstanie knot. W związku z tym jest jakby coraz większy, jest niepokój, czy te pieniądze można zainwestować. Ten projekt, o którym mówimy, no jest skierowany do tych ludzi, którzy na przykład nie mają talentu literackiego, bo bardzo często mam takie uczucie, że w naszym świecie, w świecie filmowym, szybciej debiutują reżyserzy, którzy potrafią pisać, a ci, którzy mają lepsze oczy, widzą lepiej, a może gorzej słyszą, mają z tym poważniejszy kłopot, bo jeżeli przynoszą projekt kogoś innego, bardzo często tak się to kończy, że producent kupuje projekt, ale wymienia chętnie reżysera bardziej znanego, bo ten jest zbytnio ryzykowny, bo właśnie debiutem. I tutaj ta metoda prewizu jest metodą bardzo istotną. Daje szansę, nie istotną, tylko daje szansę, inną szansę debiutu i zrobienia filmu. Jeśli chodzi o system produkcyjny, to dotyczące tego samego, co mówiłem o Kieślowskim, myślę, że byłoby wskazane dwie rzeczy i te rzeczy bardzo by wspomogły produkcję filmową. Po pierwsze, coś, co jest możliwe, a nigdy nie zrealizowane. Otóż montaż na planie. Ja teraz skończyłem niedawno, dwa tygodnie temu, kolekcję barwną niemieckiego filmu, gdzie namówiłem tę produkcję, żeby był montażysta na planie, ale w końcu nie był on na planie, był z nami, jeździł do Ekwadoru, jeździł do Austrii, ale tak naprawdę zawsze siedział w hotelu i nikt na planie nie był. W tej chwili nie istnieje żadna przeszkoda ku temu, żeby film powstawał równolegle, był montowany równolegle. Oczywiście to nie jest żaden ostateczny montaż, ale taki montaż daje pewną szansę, pewną wiedzę, czy robimy już rzeczy niepotrzebne,
czy już scena się składa, czy też trzeba naprawdę coś dokręcać, bo bardzo często mam uczucie graniczące z pewnością, że szczególnie młody reżyser robi rzeczy niepotrzebne, rzeczy, które i tak wyglądają na tego momencie, gdybym miał szansę podglądu, jak te sceny wyglądają, jak one się składają, na pewno by wiele z tego oszczędził. Jednocześnie robiąc scenę i mając prewiz w całości, może w każdej chwili się odwołać do całości, czyli wyjmuje tą scenę kiedyś skręconą na brudno, wkłada tą scenę, która jest skręcona już przyzwoicie i w ten sposób nie analizuje filmu cząstkowo, co ciągle jest naszą codziennością, a analizuje ten film jako jedną opowieść, tak? Widz będzie oglądał w kinie w ciągu dwugodzinnego spektaklu. Kiedyś na festiwalu Gdyni byłem członkiem jury i jury zdecydowało dać nagrodę Pieko Żółwnie za film Pręgi. Ona do mnie zadzwoniła miesiąc później, zapytała, czy chciałbym się z nią umówić na kawę, no bo chętnie się z nią spotkałem i opowiedziała mi swoją historię. Powiedziała, że ona po 3 tygodniach przeżyła tragedię, bo kierownik zespołu przerwał jej zdjęcia, bo zabrakło pieniędzy i ona no właściwie była przekonana, że już te pieniądze się nigdy nie pojawią, no ale jakby, żeby się czymś zająć, zaczęła montować ten film, te 3-tygodniowe zdjęcia i w trakcie tego montażu doszła do wniosku, że to, co zrobiła i to, co planuje zrobić, nie jest dokładnie tym filmem, który powinien powstać. I zaczęła przepisywać to wszystko i to, jak się pojawiły pieniądze, powstał film Pręgi, który był no, na tyle dobrym, że tak właśnie wtedy wygrał ten festiwal. No ja powiedziałam na to, że to nic nowego, co on odkrywa, bo Woody Allen kiedyś robił zawsze tak filmy. No, robił zaplanowane przerwy, czyli robił 2-3 tygodnie zdjęć, podmontowywał ten materiał, dopiero wtedy przepisywał scenariusz, uzupełniał, już wiedział, w jakiej historii tkwi, dopiero ponownie zwoływał ekipę i aktorów, żeby ten film zrealizować. Myślę, że taki system z taką przerwą, zaplanowaną przerwą, czyli przerwą, którą nie płacimy, oddajemy sprzęt, nikomu się nie płaci, jest systemem bezpiecznym, systemem, który daje moment refleksji. Jeżeli zauważymy, że młody człowiek, młody reżyser przez rok, 2 lata, czasem 3 lata biega i opowiada tą samą historię w kółko różnym ludziom, żeby ich przekonać, i oczywiście no, opowiadają w jak najbardziej efektowny sposób, no bo to jest metoda przekonania. To dzień numer 1, już więcej, niczego w głowie więcej nie ma, tylko sztance. On już tak jest wbity, to opowiadanie tego starego dowcipu, używając anegdoty, że przestaje to być śmieszne. Traci pewną wrażliwość w stosunku do tego tekstu. Tak zmontowany system produkcji filmu dałby szansę na to, żeby jakby odświeżyć zmysły, żeby się skonfrontować z tym, co powstało, no ale na to, jak zawsze, potrzeba troszkę czasu, co wiedzą wszyscy pisarze i ci z was, którzy piszą scenariusze, przeżyli nie na pewno wielokrotnie coś, co jest takim typowym zjawiskiem w pisaniu, blok pisarski. Nagle nie wiemy, jak dalej się posunąć, co dalej zrobić i jak tą historię zbudować. To jest rzecz, którą chcemy zrobić w przyszłym roku. Mamy w tej chwili dużo partnerów, którzy są zainteresowani tym projektem. I od, myślę, końca przyszłego miesiąca ogłosić konkurs na prewiz, czyli coś, co byłoby nie scenariuszem, i to jury, które będzie powołane, oceni najlepszy prewiz i nagrodą w tym konkursie będzie produkcja takiego prewizu, tego filmu opartego, produkcja filmu opartego na tym brudno filmie. I w tym celu tutaj przyjechałem, ale przyjechałem też w tym celu, żeby być może, chciałbym, żeby Bożenka powiedziała troszkę o swoich doświadczeniach i uwagach na ten temat, troszkę z innej strony, bo Bożena reprezentuje firmę, która ma ambicje robienia dużych produkcji międzynarodowych, amerykańskich. Więc troszkę będzie to inny punkt widzenia, no ale nie chcę uprzedzać, będzie ona mówiła później, ale to wszystko, co chcemy zrobić, jest sprawą bardzo dynamiczną i
Ja w tej chwili, jeżdżąc po szkołach filmowych, spotykając się z różnymi gremiami, producentami, staram się uzupełnić ten dokument, wysłuchać wszystkich i starać się, żeby pojawiły się w nim rzeczy, które no, można poprawić i zmieniać w produkcji filmu, a podejrzewam, że wielu z was ma kompletnie inne doświadczenie, jeśli chodzi o szczególnie te pierwsze filmy i te problemy, z którym się spotykacie, i my będziemy chcieli, jeżeli będzie to możliwe, te elementy i problemy w jakiś sposób włożyć w nasz system produkcyjny. Anegdotycznie, już na koniec, jeżeli chodzi o takie proste rzeczy, no, w działach wizualnych, w filmie, no, panuje kompletny bałagan, że to, co mieliśmy w Polsce kiedyś, że operator był takim naprawdę najbliższym współpracownikiem reżysera, no, to zniknęło poprzez wpływ amerykańskiego filmu, amerykańskich programów komputerowych. Nie wiem, dlaczego się je kopiuje, bo one są stworzone na kompletnie inną rzeczywistość filmową. Aż mnie śmieszy, że się pojawiło na świecie, w Europie, w Polsce też hasło pierwszy asystent reżysera. Nikt nie rozumie tego w Europie, że pierwszy asystent reżysera żadnym asystentem reżysera nie jest. To jest ekonom, to jest człowiek produkcji w systemie amerykańskim. To jest człowiek, który dostaje premię za to, żeby film zrobić szybko, i to jest głównie jego rola. A jeśli chodzi o kinematografię amerykańską, kinematografię, która boryka się z problemami związków zawodowych, on zna te miliony przepisów i potrafi taki plan zdjęciowy stworzyć, żeby uniknąć konfliktów, które dla każdego innego człowieka byłyby, no, byłyby nie do uniknięcia, bo wymagają olbrzymiej wiedzy. To jest bardziej wiedza producencka niż wiedza reżyserska. No, z programami amerykańskimi to się pojawiło. Myśmy mieli coś, co się nazywało drugi reżyser, jego zakres obowiązków był zupełnie inny. No, w tej chwili przepłynął w kierunku takim produkcyjnym i nagle zauważam, no i to nie tylko dotyczy polskiego filmu, ale niemieckiego, angielskiego, że zazwyczaj producent przyprowadza swojego pierwszego asystenta reżysera, bo to jest jego człowiek tak naprawdę, a nie człowiek reżysera. Nie wiem, jak to jest z waszymi doświadczeniami, ale ja w Polsce też to przeżyłem, także wiem, że to jest pewien model. W Meksyku, jak się robi film, to ekipa techniczna to jest tylko jedna ekipa, nie ma żadnych gripowców i żadnych oświetlaczy, nawet lekarz to jest jedna ekipa techniczna. W związku z tym ten absurd, który szczególnie jest idiotyczny w Stanach, ale to nas nie obchodzi, ale wszędzie na świecie, że w plenerze elektrycy się opalają i nic nie robią, bo nie świeci się, a gripowcy są spłaceni, układają zjazdę, a z kolei w małych wnętrzach jest odwrotnie. Gripowcy nie mają nic do roboty, bo tam jest za mało przestrzeni, żeby ustawić jakąkolwiek jazdę, a elektrycy zasuwają. No, aż się prosi, żeby to zmienić. No, nie ma powodu, żeby mieć ten podział w tym, szczególnie w momencie, kiedy korzystamy z tych nowych narzędzi. Jeżeli zastanowimy się nad tym, ile narzędzi się powtarza w każdej z tych ciężarówce na planie, przez to, że są te podziały, ile zmagazynowego sprzętu jest, który nigdy nie pokaże się na planie, ile lamp, ile rekwizytów, ile kostiumów, to mamy tutaj olbrzymie oszczędności. Nie mówiąc o środkach transportu. Kiedyś była taka idea cinebusów, czyli pojazdu, który mógłby być transportem i takim centralnym miejscem dla większości rzeczy, to są potrzebne z realizacji małego filmu. A ten projekt, który my chcemy robić, ma dotyczyć wyłącznie małych filmów. My nie chcemy żadnych dużych filmów, bo to ma być skierowane do ludzi, którzy startują, którzy wchodzą w zawód, którzy no, siłą faktu nie otrzymają wielkich środków na produkcję tych filmów. I chodzi o to, żeby te środki były wykorzystane w sposób maksymalny, żeby to, co otrzymują do ręki, z jakiejś tam dotacji, żeby potem było widoczne na ekranie. I tutaj transport jest jednym z takich przykładów, żeby korzystając z tego, że mamy prewiz, scenograf nie budował dekoracji na życie, tylko budował te kąty, które są naprawdę potrzebne do danego filmu. Będzie już z tego brudno filmu bardziej dokładnie wynikało, tak jak wiele innych rzeczy, łącznie nawet z oświetleniem i obliczeniem ilości światła, nie mówiąc o skonstruowaniu budżetu. W tym opisie, który jest dostępny na internecie, nie wiem, Gosiu, jak ten system, może zrobimy w ten sposób, że jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, żeby to przeczytać, to prośba, żeby Gosiu stawić
adres mailowy i my po prostu prześlemy linki do... Gosia, pokaż się Państwu. Gosia, tak, Gosia jest naszą producentką i po prostu prześlemy Wam linki do tej strony, bo to jest dokument bardzo długi. Ja byłbym bardziej niż szczęśliwy, gdybyście zechcieli to skomentować, skrytykować, oburzyć się albo też podpowiedzieć coś, co mogliśmy tam wprowadzić. Zrobimy to na pewno bardzo chętnie. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos kurzący. Ja chciałam po części się trochę wytłumaczyć, a z jednej strony podziękować Sławkowi za zaproszenie, że poprosił mnie o podzielenie się pewnymi doświadczeniami, które nie są bynajmniej wielkie, ale niemniej no, już coś nieco się podziało. Nasza firma Grammy Film po części jest jednak taką hybrydą, bo z jednej strony kieruje się ona bardziej zasadą, że jest to produkcja, która jest bardziej hobby, pasją, a nie taką, że tak powiem, sposobem na funkcjonowanie ekonomiczne. Chociaż oczywiście ten wynik finansowy jest bardzo istotny i to podkreślamy. Chociaż też oczywiście życie weryfikuje, że to się nie zawsze przekłada na ogromne zyski, ale niemniej też te 6 filmów, które zrobiliśmy, dało nam sporo jakiejś pokory i też oczywiście dużo wniosków na przyszłość. Ja mogę tylko tak pokrótce na przykład scharakteryzować, że, znaczy może powiem tak, że jesteśmy firmą z Krakowa, ale bardziej nas łączy rynek amerykański, kina niezależnego. Bardziej działamy z ludźmi, którzy funkcjonują właśnie gdzieś między ludźmi, którzy robią totalnie filmy no budget, a tymi, którzy robią filmy już za kilkanaście milionów dolarów. Więc też oczywiście funkcjonujemy w takim świecie, który jest bardzo, że tak powiem, niepewny. Staramy się oczywiście wypełnić te wszystkie kupony, które gwarantują sukces i to, co jest podstawowe, zwrot inwestycji. A więc, żeby scenariusz był na poziomie, żeby reżyser był doświadczony, no i żeby była ta twarz, która sprzeda film. Czyli bez aktora nie ma szansy na powodzenie. Oczywiście można znaleźć wiele przykładów filmów, które powstały za praktycznie żadne pieniądze, a zarobiły ogromne kwoty. Może tak pokrótce powiem, że na przykład film, który będziemy robić, nad którym pracujemy już niestety od kilku lat, bo niestety życie zweryfikowało, że nie udało się złożyć budżetu tak, jak powinien być w czasie. Nazywa się to projekt Imperium Zbrodni dla Opornych. Jego funkcjonowanie, czy jego budżetowanie będzie oparte o pożyczkę z banku, która będzie wynikiem zabezpieczenia, które będzie jakby bazowało na podstawie przedsprzedaży. A więc jeżeli nie znajdziemy agenta sprzedaży, który nie uwierzy w nasz projekt, który nie będzie w stanie innym dystrybutorom międzynarodowym sprzedać tego projektu jako bardzo obiecujący i nie zbierze na to pieniędzy, to my nie uzyskamy kredytu z banku. Jest to z jednej strony bardzo fajna rzecz, bo ona na dzień dobry weryfikuje. Czy po prostu na podstawie krótkiego pitchingu jest odbiór na świecie. Bo jeżeli po prostu nikt to nie wierzy, to trzeba sobie zadać podstawowe pytanie. Po co to robimy? Druga część osób, które chcemy, żeby weszły w ten projekt, to są prywatni inwestorzy. A więc ludzie, którzy mówią na dzień dobry, wkładam ci 100, ale chcę wyciągnąć 120. Jeżeli mi tego nie zagwarantujesz, to chyba nie wchodzę w ten biznes. Jeżeli pozwolisz, że wejdę słowa. No i oczywiście, no, jeżeli mówimy o inwestorach i bankowcach i posyłamy im scenariusz, no nie bardzo wierzę, że przeczytałem ten scenariusz. I tak naprawdę dobrze napisany scenariusz nigdy nie jest przekonujący, no bo dobrze napisany scenariusz jest napisany do specjalistów. Przeważnie się pisze scenariusze, no gdzieś posyłamy do jakichś redaktorów, to tam się upiększa, pisuje się jakieś opisy, rzeczy, które normalnie są zbędne i obciążeniem scenariusza. Gdyby ktoś zechciał napisać scenariusz filmu Amelia, to byłoby to 300 stron, no i nie byłoby to nie do przeczytania. A Prebis daje taką szansę. Przepraszam, że takie... Tak, oczywiście. Robi się oczywiście materiały animacyjne, które mają pomóc właśnie tym panom, którzy nie do końca są filmowcami, wyobrazić sobie. Ale niemniej, no dla nich jak gdyby bardziej istotne są przeliczenia, to, kto w tej chwili, że tak powiem, jest trendy na topie i które filmy, które gatunki tak naprawdę też się sprzedają. Ameryka jest bardzo oparta na filmie gatunku. Dramat psychologiczny właściwie. Wielokamerowe systemy, no to już szczególnie takie dialogowe rzeczy.
takie problemy znikają. Jeszcze jedno można? Tak. Ta różnica między DOP w Stanach i w Anglii, gdy pan kręcił najmniej na to, a tutaj u nas, czy tam bycie DOP i operator, który jest przy samej kamerze, nie jako pan, jest troszkę inaczej czasami tutaj, czy też miał pan ostatnio w jakimś czasie możliwość bycia też operatorem, jak w naszym stylu polskim jest, bycie operatorem DOP zarazem? No ja w każdym amerykańskim filmie oprócz Harry Pottera byłem operatorem, ale to jest często okupione aferami. No ja miałem taką absurdalną sytuację, że miałem umowę, taki był mały film, 10 przykazań się nazywał, w Nowym Jorku kręciłem i miałem umowę, że będę sobie szwenkował. No to oni zmusili mnie do tego, żeby kogoś wziąć jako nominalnego asystenta mojego, który będzie niby szwenkował oficjalnie, że on podpisze umowę, że w związku z tym związki będą zadowolone, że jest tego. No i ja zaangażowałem mojego znajomego, który mieszka w Nowym Jorku, Polaka. Po czym po tygodniu się okazało, że on nie może być operatorem w tym filmie, bo on nie jest członkiem związku zawodowego. No to oni poprosili, żebym jego zwolnił, ale ja już wtedy zdałem sobie sprawę, że jak oni raz wejdą mi na głowę, to już będą do końca mi wchodzić na głowę. I się uparłem, że nie. No powiedziałem, dobrze, no ale to musimy i tak zaangażować szwankiera. No i reżyser tego filmu zaproponował, żeby zaangażował jako szwankiera członka związku, który jest jego byłym operatorem. To było troszkę tak idiotyczne, no bo oddech kogoś do siłą faktu, że jest nieszczęśliwy, że nie został zaangażowany tego filmu, no ale go spotkałem, był miłym człowiekiem. A potem machnął ręką, robię swoje, wiem co robię i tego i go zaangażowałem. Nie uwierzycie, po tygodniu przyszedł do mnie asystent i powiedział: słuchaj, związki zawodowe powiedziały nam, że jeżeli nie pojawi się profesjonalny szwankier, bo ten operator był operatorem DOP, director photography, on nie był szwankierem, nie był camera operator, to my musimy odejść od kamery. Ja mówię, oczywiście, róbcie co chcecie. On powiedział mi lojalnie, że tego. No powiem to jako anegdotę, bo to jest, opowiadam to wszystkie, to jest zabawne. Przyjechał producent i mówisz tam na lunch, ja wiedziałem, o czym będzie mowa. I on mówi: słuchaj, mam do ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Ja mówię, no ja który zacznij? No ja mówię, no ja tą złą to znam. On mówi, no tak, no, nie możesz szwankować w tym filmie. Ja mówię, no to ja do domu. Ja nie potrafię robić, bo akurat są takie okresy, ja już nie wyobrażałem sobie, że można nie szwankować. Ja w ogóle nie umiałem oświetlać. Ja musiałem patrzeć przez lupę, żeby oświetlać. Więc dla mnie nieszwankowanie było jakby pozbawienie mnie prawej ręki. Zwróciłem, jadę do domu, a on to powiedział: poczekaj, to jest dobra wiadomość, płacimy ci podwójnie. No i teraz historia o sprzedajności, natychmiast się zgodziłem. Płacimy ci podwójnie, miałem trzech ludzi na planie. Którzy nie mieli z tej roboty, znaczy ten, który przyszedł, zaczął szwankować, a potem tak się, jak już związki zawodowe były zadowolone, bo umieściły swojego człowieka, to i tak szwankowałem później. Tylko że już było wiadomo, że w momencie, gdy już był ich operator, to nie było problemów. No to taka anegdotyczna historia o szwankowaniu. Myślę, że to już się w tej chwili poluzowało przez system wielokamerowy, że to już w tej chwili nie jest tak źle, ale nie jestem przekonany. Zresztą w Ameryce było takie spotkanie w zeszłym roku operatorów światowych, pierwszy raz coś takiego zrobili i tam zostałem zaproszony. No to był jeden wielki lament, że no, jakby rola tego zawodu się kurczy, to jest prawdą. Dlatego oni tak chętnie przyjeżdżają do Polski na kamerę i masz, bo tutaj nagle są artystami oklaskiwanymi i tak dalej, a tam coraz mniej im się płaci, coraz gorsze mają warunki, coraz no, ludzie, którzy związani są z postprodukcją, i ludzie, którzy są związani z prewizualizacją, są istotnie. Powstało dużo firm, które robią te animatiki. No, a postprodukcja no, doszła do tego, że to, co się nazywa Virtual Film Studio, to tam, gdzie Alvata był robiony i wiele filmów, no to naprawdę, no słuchajcie, no to nie ma co szukać tym zawodem. No, to w czasie rzeczywistym jest połączenie, no zrobiłem taki test, jedna dziewczyna mówiła do drugiej, ta druga miała markery ruchu, tam coś skakała, niebieskie ekrany i w czasie rzeczywistym widzieliśmy jedną z tą dziewczyną z markami, chyba monstrum, wielkie, 6-metrowe i wszystko to się odbywało w jakichś podziemiach, z jakimiś
filarami, one znikały za tym filarem, pojawiały się w czasie rzeczywistym. To wszystko, czyli, a w dodatku można było wziąć sobie tableta, oni dają marker ruchu, można było nim machać i kamera robiła wszystkie ruchy i to też widać było w czasie rzeczywistym. Czyli żadna statyczna kamera. No, o czym mówimy, o jakim zawodzie operatora filmowego? No to, światło też można zrobić, ustawić, oświetlić. Czyli ta domena, której amerykański operator się tak czuł dumny, no my przynajmniej odpowiadamy za światło, malujemy światło i tak dalej, przestała być też istotna. No, bo to jest jeszcze jeden, jak Państwo przeczytali ten dokument, to jest jeden z moich argumentów, że naprawdę powinien się powinno coś takiego pojawić jako połączenie tych dwóch zawodów, scenografa i operatora filmowego. To jest, co powinno się nazywać visual director, ktoś, kto jest odpowiedzialny za całą wizję filmu. Jeżeli to umieszczamy w takiej perspektywie przyszłościowej, właśnie takich interaktywnych filmów, w grach komputerowych oczywiście musi być ktoś odpowiedzialny za całość. Nie mówię tak, że jeden grafik maluje tak, w takiej gamie barwnej, a drugi w innej gamie barwnej. Jeden robi taką kreską, a drugi, to musi być ktoś, kto nad tym panuje. Ktoś, kto robi te podstawowe projekty. No. Musi być jakiś Bagiński, który przychodzi i mówi, słuchajcie, to musi być tak i tak i tak. On tego nie robi, on to po prostu, on przekazuje swoją wizję. Tą podstawową, podstawowy sposób patrzenia. To nie kiedyś było tak, że reżyser miał wizję i był jakby odpowiedzialny też za obraz? Czy reżyserzy kiedyś nie byli kształceni pod tym kierunkiem, tak jak Roman Polański, który wie, czego chce? Nie? Tak, bardzo dużo reżyserów wie, czego chce. I amerykański system polega na tym, że reżyser decyduje, gdzie stoi kamera i dokładnie wie, jak to wygląda. No, problem polega na tym, że jak widzę tej panie i panów, ale jest pewien niewidzialny podział. Są ludzie, którzy są bardziej, mają lepsze oczy i lepsze uszy. Pierwszą rzeczą, którą ja robię, jak rozmawiam z reżyserem, to ja się muszę zorientować, czy mam do czynienia z facetem, który jest, co słyszy. No, taki typowy przykład, myślę, że się nie obrazi, to jest Zanussi. Zanussi jest ślepy, nic nie widzi. Natomiast, no, w miarę nieźle słyszy. No. Natomiast jak się robi z Ridleyem Scottem, no to też... To nie jest żaden intelektualista. No, Ridley Scott jest chłopek roztropek, ale widzi. On widzi. Czyli, wie pani, no, moja rola to jakby to jest, wie pani, to jest jakby pójść z kimś do łóżka. No, człowiek, no, to jest pewnego typu układ za każdym razem, do którego trzeba się dostosować. Na zachodzie ale... jest tak, że Sztenkiel, przepraszam, że przeszkadzam, jest człowiekiem reżysera, a nie... Nie zawsze, to jest... znaczy w systemie amerykańskim można powiedzieć, że bardzo wielu reżyserów ma swoich Sztenkielów, to prawda, ale to nie jest... znaczy ja bardzo często sam swoich Sztenkielów nie miałem. Nie miałem takiego problemu, choć miałem taką sytuację, gdzie był mi narzucony Sztenkiel. Mogę się wycofać, to jest zawsze, i mogę powiedzieć, że nie chcę. Ale ja chcę powiedzieć, nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Jeżeli się robi film, na przykład, to nie tylko amerykański. Logika ekonomiczna polega na tym, że w tej chwili chodzi o pieniądze, że ktoś robi film i ma ten film, nazwijmy to historyczny. Że w Stanach to jest obowiązkowe, ale myślę, że nawet w Europie, no, na pewno w Niemczech. Angażuje się po pierwsze scenografa. To są czasami wielcy artyści, ale na planie nikt ich nie ma. Oni o takiej rzeczywistości produkcyjnej niewiele wiedzą. Oni po prostu projektują bardzo często czy niepraktyczne z punktu widzenia oświetlenia. Albo budują za dużo. Dramaturgicznie jest potrzebne dwa kąty, a on buduje całe mieszkanie. Ja sam zrobiłem film, no to jest super przykład. Jak zostałem zaproszony do zrobienia Króla Artura, to zawieźli na plan i tam było zbudowane monstrum za 17 milionów dolarów. Kiedyś rzymskie imperium, które sięgało aż do Anglii, było podzielone takim murem Hadriana, cesarz Hadrian postawił ten mur. Zbudowali 7 metrów wysoki, 5 metrów szeroki, kilometr 300 metrów długi, jeszcze takie forty olbrzymie, to kosztowało 18 milionów dolarów. Ale ten całą olbrzymią konstrukcję zbudowali w taki sposób, że nie było takiego punktu widzenia, żeby sfotografować całość. Bo część była okryta za lasem. Pierwsza rzecz. Druga. To zbudowali w dolinie. W związku z tym, gdziekolwiek się stawiało kamerę, to ten mur w planie ogólnym był malutki. No. Dlatego jak oglądamy zdjęcia chińskiego muru, to zawsze są te zdjęcia w górach. No bo wtedy to wygląda imponująco. Chiński mur jest też dolina. Przecież to tysiące kilometrów. Nie oglądamy takich zdjęć, bo on jest malutki. On dopiero robi wrażenie, jak on jest...
każdy głupek wie, że jak chce na czoło sfotografować, że miała długie nogi, no pani nie trzeba, pani ma naturalne długie nogi, to trzeba z dołu fotografować, że miała długie nogi. No to jest oczywiste. Ale słuchajcie, nie koniec. Ten mur był zbudowany w taki sposób, że słońce wschodziło i zachodziło po jednej stronie, gdzie mieliśmy robić bitwę, czyli ta podstawowa zasada, jeśli chodzi o akcyjne sceny, że trzeba ją fotografować w kontrze, powodowała, że te 17 milionów dolarów przez miesiąc zrobiliśmy bitwę, miał za plecami kamer. Myśmy, nie można było ich fotografować, bo były w płaskim świetle. Więc to jest taki przykład drastyczny i dobra anegdota, ale to się przekłada na różne głupstwa mniejsze i takie różne sprawy, które powodują, że w tych działach filmowych, wie pan, jeżeli przyjdzie w dużym amerykańskim filmie z dużym nazwiskiem kostiumolożka i przyprowadzi aktorkę w kostiumie czerwonym, a pani koncepcja filmu jest zrobić to zgniło zielonych tygodni, no nie wiadomo, kto ma decydować. Rzeczywiście reżyser, ale często właśnie zwracamy się do człowieka, który po pierwsze ma tysiące innych obowiązków i często odpowiada, no musi podjąć jakąś decyzję. Często są te decyzje że w ogóle, no... mam w kontakcie napisane, że jednym z moich elementów zawodu niepodważalnych jest korekcja barwna. Wie pan, jak to wygląda praktycznie w filmie amerykańskim? Siedzi pani i pokazuje pani propozycję barwną i z tyłu słyszy pani, jak szeptem żona producenta mówi do niego na ucho: "It's too green, darling." "Too green!" mówi producent. No i co? No co ja mam powiedzieć? No koniec. Jak on krzyknie swoim tubalnym głosem "too green", to nawet bym ja się sprzeciwił, powiedział, że tego, no to i tak zmienił. Bo to wszystko można zmienić w tej chwili w komputerze. A kiedyś nie było takie łatwe, bo kiedy wszystko było analogowe, czy zmieniając jeden kolor, zmieniało się natychmiast wszystkie inne, czyli wszystkie te pomysły często naszych reżyserów, producentów kończyły się tym, że się szybko wycofywali, bo widzieli, że pewne ingerencje w kolor powoduje, że inne kolory zrobią się ohydne, czy w ogóle jakby traci ten film z tym. A w tej chwili no... Czyli trochę to jest walka z wiatrakami, bo nawet jeżeli operator stawi jakby światło, to i tak ktoś na gałkach pokręci i zrobi... Znaczy, oczywiście. Kiedyś, wie pani, no jak ja oglądałem moje filmy w latach, do powiedzmy 90-tych lat, no to co oglądałem przez lupę, to potem ludzie oglądają w kinie, a teraz to co oglądam w lupie, to jest półprodukt, no. Reszta się robi później, no. Reflektory widać, wszystko, no. Człowiek nie zastanawia na tym farem, bo też ja mam za pół kadru, mam pełen, tam przecież jest niskie sufity są w tym studio, pół kadru to są tylko lampy. To, że ciężko w ogóle jakby ocenić jakieś światło, jak się patrzy przez lupę, no bo te lampy tak zwracają uwagę, że naprawdę tekturą czasem przykryć obiektyw, żeby jakby ocenić, jakie mam światło na aktorach. Lubię zawsze patrzeć przez ten, żeby nie widzieć tych lamp wszystkich w kadrze. Ja mam tak. Jak wielki wpływ na decyzję o zatrudnieniu operatora ma reżyser przed producentami, bo wiadomo, znamy takie relacje z Steven Spielbergiem, Ruszka Miejskiej, czy Christopher Nolan, Wally Pfister. A jakie są takie decyzje przez reżyserów podjęte? Czy można by negocjować z producentami, że ale gdzie? Tego operatora? No, w Ameryce. Czy można mieć takiego operatora albo takiego co? W Ameryce jest taki system odpowiedzialności za pieniądze. To znaczy, wie pan, oczywiście nie mogę powiedzieć tak na pewno, ale myślę, że prawie się nie zdarza, żeby operator, który zrobił niskonakładowy film, dostał wysokonakładowy film do zrobienia. Czyli trzeba przejść tą drogę, film za 10 milionów, czy 40 milionów, żeby zrobić film za 100 milionów. I ja po prostu pracowicie to przeszedłem. Czyli ja bym nigdy nie zrobił te duże filmy, gdyby nie to, że przedtem zrobiłem filmy małe. I wtedy, bo studio zainteresowane, tak naprawdę to już w tej chwili tak bardzo mało interesuje estetyka. Interesuje szybkość pracy i niekonfliktowość tego człowieka, który współpracuje, umiejętność wpisania się w... A tak naprawdę operator dużych filmów to jest dyrektor fabryki bardziej niż... Nie, to jest mało twórczy zawód, tak na dobrą sprawę. No. A robi Harry Pottera, no, co potem może zmienić? Nie? Nawet jak pan chciał, no, że oni nie oczekują tego, żeby cośkolwiek zmienić. Ja w ogóle zawsze zastanawiam, po co oni biorą nowego operatora. A oni chcą mieć do pani to samo, jak było. No. To nie jest tak, że może pan coś tam za bardzo pokombinować. No. Ta swoboda jest no, minimalna możliwość. No, w wypadku Harry Pottera tak naprawdę ojcem chrzestnym i właściwie jednym człowiekiem, który odpowiada w całości, bo robił wszystkie te filmy, to jest scenograf Stuart Craig. No i to rzeczywiście jest jego film wizualnie. On jakby narzucił
jakiś taki stempel ten filmowy, wizualny. Także to się różnie odbywa. Także tu, ja, jeżeli mówimy o tych wydziałach wizualnych, to jest po prostu bałagan. Czyli dokładnie wygląda w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś na początku ma jakąś koncepcję, to ta koncepcja później w trakcie realizacji, po prostu są różne departamenty i nie wiadomo, kto z nich ma prawo głosu, decyzji, się zmienia, a w dodatku jeszcze się na koniec zmienia poprzez postprodukcję, gdzie, jak pani wspólnie słusznie zauważyła, wszystko jest możliwe. I teraz brak jakby od początku do końca kogoś, kto powoduje, że estetyka bardzo wielu filmów, to w ogóle jest taka hollywoodzka estetyka, to jest drzewko pomnożone-roceniowe, to są bombki. Tu jest bombka, tu jest bombka, tu jest kolorowo, tu jest tego. Rzadko się zdarza, z pewnymi wyjątkami, no jak się trafi na takiego mocnego reżysera, ale to, musicie pamiętać, to jest myłka. Ridley Scott to nie jest reżyser, jest producent. Gdyby on nie miał pozycji producenta, to on też by nie mógł sobie pozwolić na takie rzeczy, jakie sobie pozwala. On sam ryzykuje swoimi pieniędzmi. Większość reżyserów hollywoodzkich nie ma prawa do castingu, do obsady, a bardzo dużo nie ma prawa do final cutu. To jest prawie no bo to zabezpiecza te wielkie pieniądze, że jeżeli oni uważają, że coś nie jest tak, to po prostu odbierają to. Ja dwukrotnie pracowałem z reżyserami, które zostało to odebrane. No, po prostu przychodzili na plan i właściwie robili to, co z wideo wyrycz tam producent podpowiadał po konsultacji z jakimś tam innym człowiekiem, innym reżyserem, który tak naprawdę, więc powiedzmy, w tym moim wypadku no, uszanowali przynajmniej, że nie wywalili tego już niechcianego człowieka, tylko kontrolowali jego pracę i narzucali swoją własną wizję. Do 5 rano mam czas, o 5 wyjeżdżę. Bo mnie to interesuje. Warwick Pfister chwalił się razem z Christopherem Nolanem, że nakręcili parę scen Batmana czy użyciu kamerą IMAX. One są podobno bardzo ciężkie. Czy faktycznie widać tu różnicę w kinie scen nakręconą kamerą IMAX czy zwykłą? Czy można potwierdzić, że jest taka różnica w obrazie faktycznie? Czy to jest jakiś... Nie robiłem, nie wiem. Znaczy wie pan, na pewno jest. No, choć ja miałem bardzo śmieszną przygodę, bo ja się chciałem tak bawić jakością obrazu i do helikoptera w ogniu. W helikoptera w ogniu chciałem zrobić w ten sposób, że plany ogólne fotografować na tej kamerze 65 mm. Jest w Europie taki Ariflex, który leży u nich tam od lat zbudowany. I takim podstawową kamerą normalna 35, ale też używałem do tych bardziej akcyjnych scen, no, taki rodzaj crash kamer, czyli te kamery wideo, to jeszcze było wtedy mini DV, to nie było nawet HD, bo wtedy jeszcze nie istniało takie HD w tym wymiarze, no bo to były duże kamery, chodziło o to, żeby je przytraczać i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie, ja tam zawsze w historii opowiadałem o pracowniku, który chce być uczciwy, a jednocześnie lojalny w stosunku do swojej firmy. Bo ja przyjechałem do tego Ariflexa, wziąłem tą kamerę na próby i tam jest taki pan, nie mogę mówić nazwiska, bo może ktoś na niego nadać, który, jak się polubiliśmy i on powiedział, słuchaj, załóż się ze mną, że nie będzie lepszego obrazka z tej kamery od normalnej kamery 35. Ja mówię, ty go zgłupiałeś, no. Jakie możliwe? Taśma taka, a ta taka. Jak może nie być różnicy? No musi być różnicy. No i to załóż się. I więcej, ja nawet nie założyłem się. Te próby popsuli, ponieważ niedużo laboratoriów obsługuje, tego nikt nie robi. We Francji znajdzie jakieś laboratorium, które ciągle mieli maszynę do wołania tego formatu. No ale oczywiście nie używali tego i te próby się popsuły w trakcie procesu chemicznego. I to był dla mnie sygnał wystarczający, żeby nie używać tej kamery. Ale nie dawało mi to spokoju, o co chodziło. I mi się to przyśniło. A przyśniło mi się to, że przecież jak kręciłem tą kamerą, to miałem takie poczucie, że ta kamera wibruje. No jak to Niemcy? Zrobili wszystko za solidnie i ten sektor w tej kamerze był tak ciężki, że wprowadzał tą kamerę minimalną wibrację, no to oczywiście wpływa na ostrość. Ta kamera musi być, jak kamera minimalnie wibruje,
to ostrość, oczywiście, czyli on nie powiedział wprost, że kamera jest gorsza, albo że jest błądniej, bo nie mógł jako pracownik Ariego, ale chciał mnie w sposób dyplomatyczny ostrzec, więc to jest taki przykład. Ja wychodzę z założenia takiego, a szczególnie to dotyczy filmu 3D, że w tej chwili ta walka o jakość obrazu, ja mówię o 3D, nie jest taka istotna, bo ten obraz, który oglądamy w 3D, to jest obraz złożony z dwóch obrazów, czyli my tak naprawdę, no oczywiście, że zobaczymy różnicę między no, GoPro i tam powiedzmy Epiciem Redem, no bo to 4K, a tutaj no, pół rezolucji HD. Ale to jest tak minimalna różnica, która w wypadku 2D byłaby bardzo widoczna, a w wypadku 3D prawie że niewidoczna. Czyli na przykład istnieje mit, że filmy 3D są filmami drogimi. Nieprawda. Można sobie wyobrazić, że filmy wcale nie będą droższe od 2D, ale od 2D, pod warunkiem, że, no, że nie wolno wierzyć przemysłowi. No. W tym Los Angeles, właśnie na tym kongresie, o którym mówiłem, pokazali nam taką kamerę, no i ten instruktor mówił, że samo lustro, które często trzeba wymieniać, jakaś nie wiem po co trzeba wymieniać, no tak uważa, kosztuje 15 tysięcy dolarów. No. Andrzej Waluch ma lustro za 2000 zł. No. Taka różnica. No. To jest moment, w którym przemysł doi pieniądze. No, ktoś wyprodukował coś takiego, wie, że to jest taki okres, kiedy jeszcze można tym zarobić. No i są monopolistami na rynku i dają jak najwięcej. Powiadają takie różne głupstwa, no, które się kupuje. Faktem jest, że tu trzeba być bardzo ostrożnym i wyciągać swoje własne wnioski. A szczególnie, jeżeli pracujemy w kinematografii, którą nie stać. No. Ja jeśli chodzi o moją tak zwaną zagraniczną karierę, a też polską karierę, słuchajcie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że generalnie zawdzięczam to temu, że z nędzy nie stać mnie było na to, żeby kupować filtry, które w tym czasie były jedynym możliwością manipulacji obrazu, szczególnie w plenerze, że zacząłem produkować swoje własne filtry. I dzięki temu nagle to wszystko, co wy tej chwili robicie w komputerze, to ja miałem, do dzisiaj mam, ja mam parę tysięcy filtrów, ale tych filtrów, które sam zbudowałem przejściowych, które tak widoczne są w krótkim filmie o zabijaniu, to mam jakieś 650. I teraz to jest bardzo zabawna anegdota, bo tam nagle okazało się, że jak wzięliśmy te filtry pod lupę i zaczęliśmy sprawdzać ich optyczną, do jakiego stopnia one są, no myślałem, że one są gorsze od tych zawodowych filtrów, one były lepsze. No bardzo prostego powodu, bo przemysł musi wdrukować gruby filtr, bo taki cienki filtr, ja miałem cieniuteńkie z holograficznego szkła, które po prostu ciągle im pękały w transporcie. Natomiast jak ktoś wynajmuje te filtry i robi z tego biznes, to musi być grube szkło. No i oczywiście strata jakości obrazu jest olbrzymia no, na takim filtrze. Czyli to jest taki przykład na to, że no, właśnie Andrzej Waluch, no, Andrzej Waluch ma rig, który jest porównywalny z tym rigiem za 250 tysięcy euro, no który nie wiem, czy on kosztuje więcej niż 25 tysięcy złotych. No. Czyli dziesięciokrotnie. 40-krotnie mniej niż tamten ten. I na pewno, jeśli chodzi o to, co zobaczymy na ekranie, będzie dokładnie to samo. Może tam będzie miał parę mniej podotrysków. Czyli to dokładnie są, co my próbujemy na tym filmspringu zawsze robić. No, filmspring polega na tym, że w tym roku mieliśmy za 2,5 miliona sprzętu. I ja stawiam jeden warunek, jak ktoś przywozi jako na sprzęt, że ten sprzęt musi być używany. To nie ma tak, że oni przykażą, pokażą i wyjeżdżają. Więc nawet ten rig za 250 tysięcy euro był używany. No oczywiście ten Sebastian, który dostał za niego Oscara, zresztą który hucha na tym, tego chodził za tymi młodymi filmowcami, którzy go tam używali i też tłumaczył i tak dalej. Ale był używany. Oni mogli sprawdzić, mogli porównać jeden z drugim. Myśmy mieli tyle sprzętu w tym roku, że w pewnym momencie nagle zdałem sobie sprawę, że w tym magazynie ciągle jest parę kamer, których nikt nie używa, no bo za dużo tego sprzętu było. 15 stanowisk montażowych, no nagle zbudowaliśmy wytwórnię filmową. Słuchajcie, to są możliwe, są takie możliwości, no. I to się wszystko dzieje na dwa tygodnie, rozstawiamy to studio i nawet dwa tygodnie, mieliśmy 9 dni, tak? 9 dni, no. Dwa dni rozstawiania, ale to dwa dni, oni pracują dzień i noc, żeby to rozstawić. A potem, żeby to zwinąć wszystko. Słuchajcie, nikt nie kradnie,
No, oni biorą ten sprzęt, nikt, znaczy ukradł jedną rzecz, ale głupstwo. Nikt nie kradnie, mało niszczą. 200 osób, no nie mam żadnych bodyguardów, nikt nikogo nie pilnuje, no bo ja, no nie mam pieniędzy na to. No. Że musieliśmy skrócić z 2 tygodni, bo nas nie było stać na dłużej, bo po prostu za mało pieniędzy dostaliśmy. Mieliśmy dużo sprzętu, ale nie mieliśmy pieniędzy za to, żeby to trwało. Czyli to jest fantastyczne środowisko, są super ludzie, no ja po prostu ich kocham, bo ja naprawdę się bardzo bałem, że to w pewnym momencie no, polegniemy finansowo, bo nagle ten sprzęt nie wróci do nas, że idę do lasu z tą kamerą i nie wrócą. No, nie znam wszystkich, no bo to tak naprawdę trudno poznać tych ludzi. Okazuje się, że wszystko w porządeczku od początku do końca wracało tak, jak oddawaliśmy to sprzęt w ich ręce. Nie, moje maile. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Bardzo pan. A, proszę bardzo. Nie, ja się chciałam zapytać, czy będzie czas na autograf. Ale z przyjemnością. Z przyjemnością. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu.